inna sprawa solidarności europejskiej i powinniśmy w tym w jakiejś formule, tu się zgadzam, uczestniczyć. Bezpiecznie? Niebezpiecznie? Bezpiecznie według sondażu. No, bezpiecznie. I Polacy czują się bezpiecznie. Bezpiecznie mówią także, że jest w Polsce parlamentarzyści. Ja bym jednak obawiała się z kolei jednej rzeczy, żebyśmy nie usypiali swojej czujności po prostu. To, że jest teraz w Polsce bezpiecznie, to jest najważniejsze, ale nie możemy wykluczać, że cokolwiek się stanie, choćbyśmy nie wiem, jak byli przygotowani. Kończymy. Edyta Chołdyńska w Polsce PR, w Polityce.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jarosław Odarczyk, to była debata dnia w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24, zbliża się trzecia. Że bezpiecznie. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Większa ochrona ofiar gwałtów, wyższe kary za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym. Resort Sprawiedliwości przygotował projekt nowelizacji kodeksu karnego. W myśl proponowanych przepisów podwyższona ma być dolna granica kary w przypadku przestępstwa zgwałcenia. Na przykład sprawcy gwałtu, którego następstwem jest śmierć ofiary, groziłoby od 8 lat więzienia. Obecnie dolna granica kary wynosi 5 lat. Ksenia Maciczak. To nie jest jeszcze kompleksowa zmiana kodeksu karnego, a jedynie nowelizacja, ale i tak dolne granice kar mają skutecznie odstraszać przestępców. Jak mówił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, obecnie sądy są zbyt wyrozumiałe dla przestępców, stąd tak radykalne zmiany. Wprowadzamy w wielu wypadkach zaostrzenie kary, proponujemy to było 25 lat pozbawienia wolności. Proponujemy wreszcie zniesienie dolnych progów zagrożeń, wskazujemy, że to będzie 5 lat. Za gwałt, którego skutkiem będzie śmierć, ma grozić co najmniej 8 lat więzienia. Bezwzględne dożywocie ma grozić za gwałt ze szczególnym okrucieństwem, któremu towarzyszy zabójstwo. My wprowadzamy szczególny typ czynu zabronionego, właśnie kwalifikowany zbrodnia. Jeżeli posługuje się w trakcie zgwałcenia nożem lub innym niebezpiecznym narzędziem, ma wówczas odpowiadać jak zbrodniarz. Dodawał wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Zgodnie z propozycją resortu będą też kary za nagrywanie przestępstwa gwałtu czy szczególne poniżanie ofiar. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Sąd okręgowy w Warszawie przesłucha w charakterze świadka byłego premiera Donalda Tuska. Będzie on zeznawał w procesie Tomasza Arabskiego. Były szef kancelarii premiera sądzony jest za niedopełnienie obowiązków podczas organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 roku. Przesłuchanie Donalda Tuska ma nastąpić na koniec procesu. Pytany o decyzję sądu poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński zastanawiał się, dlaczego w każdej sprawie Prawo i Sprawiedliwość chce przesłuchiwać Donalda Tuska. To pokazuje tak naprawdę, jak bardzo upolitycznione są te śledztwa, jak bardzo prokuratura w tej sprawie działa pod dyktando ministra Ziobry, pana prezesa Kaczyńskiego. Prezes Kaczyński ma jakiś głęboki kompleks z Donalda Tuska i widać, że zrobi wszystko, żeby tylko i wyłącznie przypiąć do niego jakąś łatkę człowieka, który musi tłumaczyć się przed prokuraturą. Prywatny akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi Arabskiemu złożono w sądzie w 2014 roku, po tym, gdy cywilna prokuratura prawomocnie umorzyła śledztwo w sprawie organizacji lotów prezydenta i premiera do Smoleńska. Oskarżycielami prywatnymi są bliscy kilkunastu ofiar katastrofy smoleńskiej. Zakończyły się przygotowania do manewrów Zapad 2017. Minister obrony Białorusi poinformował, że żołnierze i sprzęt wojskowy już znajdują się na poligonach i obecnie wszyscy oczekują rozpoczęcia rosyjsko-białoruskich ćwiczeń. Z Mińska Włodzimierz Pac. Generał Raukow powiedział, że 13 września zakończy się rozmieszczanie systemów dowodzenia i zostanie przeprowadzony trening. Zaś następnego dnia, 14 września, rozpocznie się wypełnianie celów wspólnych strategicznych ćwiczeń. Według zapewnień Mińska i Moskwy w manewrach, które potrwają tydzień, weźmie udział do 13 tysięcy żołnierzy i prawie 700 jednostek sprzętu wojskowego. Większa część manewrów ma się odbyć na białoruskich poligonach. Białoruskie władze poinformowały o zaproszeniu na ćwiczenia obserwatorów m.in. z krajów sąsiednich, ONZ, OBWE i NATO. Tymczasem w niektórych państwach wyrażane są obawy, że do manewrów zostanie zaangażowana większa ilość żołnierzy rosyjskich niż oficjalnie się deklaruje. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił swoją wizję nowej Europy podczas oficjalnej wizyty w Grecji. Przemawiając wieczorem w pobliżu Akropolu w Atenach, podkreślił, że rozkład Europy byłby rodzajem politycznego i historycznego samobójstwa i że świat potrzebuje Europy teraz bardziej niż kiedykolwiek. Zatem Beata Kukiel-Wrajla. Idąc
Tu na wzgórzu Pnyk Spateńczycy stworzyli demokrację. Fakt, że mogą tu wygłosić mowę, jest dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem, powiedział po grecku Emmanuel Macron, rozpoczynając swoje przemówienie na temat przyszłości Europy. Prezydent Francji oświadczył, że planowanie jej rozkładu jest pozbawione sensu i byłaby to porażka demokracji. Mówił, że trzeba znaleźć dawną energię, siłę, entuzjazm i natchnienie, aby odnowić Europę, ale nie stronić od ostrej krytyki. Podkreślił, że Europa jest jedyną alternatywą, ale jego zdaniem, jeśli będziemy udawać, że nie widzimy błędów, będziemy pokoleniem odpowiedzialnym za jej powolny rozkład. Emmanuel Macron zaproponował m.in. 6-miesięczne konsultacje i powołanie specjalnych zespołów, których obywatele dyskutowaliby o tym, jakiej Europy chcą. Zapowiedział, że trzeba skończyć z biurokracją i technokracją i zacząć słuchać narodów. Dodał, że tylko dzięki Europie obronimy się przed problemami masowej migracji i przed terroryzmem. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Czas na prognozę pogody. W dzień na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże. W pasie centralnym i na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy okresami opady deszczu. Temperatura od 15 stopni na północy przez 20 w centrum do 22 na południu. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po trzeciej w Polskim Radiu 24 wracamy do podsumowującej dzień audycji Północ-Południe. Powtórka programu. Przy mikrofonie Maria Furdyna. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy wieczorne wydanie magazynu Północ-Południe. Zaczynamy od najważniejszych wydarzeń dnia. Nie ma mowy o wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Chcemy dyskutować o jej reformie. Tak premier Beata Szydło mówiła podczas spotkania z uczestnikami Narady Ambasadorów. Szefowa rządu podkreślała, że Polska jest gotowa do, jak się wyraziła, trudnej, ale potrzebnej dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej. Na spotkaniu premier z ambasadorami była Sylwia Białek. Powiedz, z jakim przesłaniem szefowa rządu zwróciła się do dyplomatów. Witam serdecznie. Premier Beata Szydło mówiła, że 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości to czas, w którym Polska stała się krajem dużo bezpieczniejszym. W tym kontekście mówiła o warszawskie NATO i decyzjach na nim podjętych. Szefowa rządu zaznaczyła jednak, że z obawą obserwujemy poczynania naszych sąsiadów, chociażby przygotowania do rosyjsko-białoruskich ćwiczeń, które rozpoczną się w połowie września. Dużą część swojego wystąpienia Beata Szydło poświęciła przyszłości Unii Europejskiej. Mówiła o konieczności reform i o tym, że Polska chętnie weźmie udział w dyskusji na ten temat. Premier podkreślała przy tym, że nie ma mowy o scenariuszu wyprowadzania naszego kraju z Unii Europejskiej. Zdaniem Beaty Szydło, ci, którzy próbują snuć taką narrację, robią to przeciwko naszym interesom. Nie ma mowy o polexicie, jak próbują budować narrację niektóre środowiska. I chcę to jeszcze raz wyraźnie w tym gronie i Państwu powiedzieć. Nie ma żadnej mowy ani żadnego pomysłu i rząd nigdy nie zgodzi się na to, by rozmawiać i myśleć o opuszczeniu przez Polskę Unii Europejskiej. Jasno to mówię. Odnosząc się do kwestii gospodarczych, premier mówiła, że zależy nam na dokończeniu konstruowania jednolitego rynku, zwłaszcza rynku usług i rynku cyfrowego. Szefowa rządu powiedziała, że Polska stanowczo sprzeciwia się koncepcji inteligentnego protekcjonizmu promowanego w wielu państwach Europy Zachodniej. Jego przejawem stała się debata o tak zwanym dumpingu socjalnym oraz pomysł regulacji prawnych zmierzających do administracyjnego podniesienia płac pracowników delegowanych. Działania te nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, nie przyczynią się do ożywienia gospodarczego Unii Europejskiej czy do wzrostu zatrudnienia. Wręcz przeciwnie, ich skutkiem będzie ograniczenie konkurencyjności gospodarek europejskich ze wszystkimi tego konsekwencjami. Polska ma nadzieję, że wypracujemy konsensus. Jesteśmy na ten konsensus otwarci, mamy propozycje, czekamy w tej chwili na to, by takie konstruktywne debaty były podjęte przez naszych partnerów Unii Europejskiej. Na kompromis Beata Szydło liczy także w sprawie kryzysu migracyjnego, przy czym zaznaczyła, że nie ma naszej zgody na relokację uchodźców. Jak mówiła premier, Polska jeszcze aktywniej będzie się włączać w pomoc humanitarną. Nie zgodzi się jednak na rozwiązania, które zostały nam narzucone przez Unię. Zwłaszcza, że obecne tendencje wskazują, że migranci zarobkowi dominują liczbowo nad uchodźcami. Szanse na rozwiązanie kryzysu migracyjnego dostrzegamy w holistycznym podejściu.
łączącym pomoc humanitarną, współpracę rozwojową, a także operacje wojskowe. Szefowa rządu apelowała do ambasadorów, by mówili jednym głosem, bo jak podkreślała, polityka zagraniczna przede wszystkim musi być spójna. Kiedy będziemy mówili jednym głosem, to wtedy będziemy nie tylko lepiej słyszalni, ale też ten głos będzie i donośniejszy i myślę, że też będzie jaśniej trafiał do naszych słuchaczy, a więc musimy budować te porozumienia, te relacje po to, żeby wyjaśniać wszystkie wątpliwości, jeżeli one są, jasno prezentować polskie stanowisko. Wystąpienie premier było otwarte dla mediów, później odbyła się dyskusja, ale już za zamkniętymi drzwiami. Mówiła Sylwia Białek, dziękuję za relację. Przypomnijmy, narada ambasadorów rozpoczęła się w poniedziałek. Z dyplomatami spotkał się także prezydent Andrzej Duda. Obrady zakończą się jutro. Zmieniamy temat. Surowsze kary i zero pobłażania dla przestępców seksualnych. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada zmianę kodeksu karnego w tym zakresie. A to dopiero początek rewolucji. Czego konkretnie dotyczy i skąd taka determinacja? To pytania do reporterki Polskiego Radia 24. Zdaniem ministra Zbigniewa Ziobry obecnie kary za przestępstwa seksualne są niewspółmierne do ogromu nieszczęść. Przypadków gwałtów jest coraz więcej i są coraz bardziej bestialskie, a kary wymierzane przez sądy nadzwyczaj łagodne, ocenia minister. Można powiedzieć, co dzieje się później na procesach sądowych, to co jest finałem procesu sądowego, jest można powiedzieć powtórnym w wymiarze moralnym gwałtem na ofierze tego rodzaju okrutnego przestępstwa, bo jeżeli sprawcy wychodzą na wolność, jeżeli dostają tak zwaną karę w zawieszeniu, jeżeli śmieją się później ofierze w twarz, jeżeli spotykają ją na podwórku, pod domem i pokazują palcem, to jest jeszcze, nie wiem czy gorsze, ale równie straszne upokorzenie dla tej już bardzo dotkniętej osoby tego rodzaju ciężkim przestępstwem. Dlatego skazani za gwałty będą mieli teraz bezwzględny zakaz zbliżania się do osoby poszkodowanej, zapowiada wiceminister Marcin Warchoł. Też często mamy do czynienia z fikcją. Sądy orzekają, nie orzekają. Różnie to wygląda. I ofiara styka się ze swoim oprawcą, z przestępcą na co dzień, który drwi często sobie z niej. No, jak może inaczej postępować, jeżeli otrzymał 2 lata pozbawienia wolności, wychodzi po roku i spotyka się z ofiarą przed sklepem, przed domem. Tego typu skandaliczne przypadki również chcemy wyeliminować. Stąd też obligatoryjny zakaz zbliżania się do ofiary na wniosek pokrzywdzonego. Jednak najważniejsza zmiana dotyczy wymiaru kar. Kary bezwzględnego dożywocia, które dzisiaj w kodeksie karnym jest przewidziana, będzie przewidziana w przypadku zgwałcenia, zwłaszcza zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem, które towarzyszy zabójstwu. Wprowadzamy wielu przypadkach zaoszczenie kary, która dzisiaj jest przewidziana w progu na najwyższym poziomie 15 lat pozbawienia wolności. Proponuję, by to było 25 lat pozbawienia wolności w szeregu przypadków. Proponujemy wreszcie, co jest niezwykle istotne, poniesienie dolnych progów zagrożeń, tam gdzie one są często przewidziane 3 lata albo mniej. Wskazujemy, że to będzie 5 lat. A w przypadku recydywistów nawet może to być 10 lat pozbawienia wolności. Zaostrzenie kar dotyczy m.in. sprawców przestępstw, których ofiarami są dzieci. Po zmianach ustawy żaden z nich nie spędzi w więzieniu mniej niż 5 lat. Wszystko po to, aby zapobiec tak bulwersującym i dramatycznym przypadkom. Sprawca, jeden z przykładów, o których tutaj mówimy, przez 5 lat molestował swoją córkę od 5 do 11 roku życia. Otrzymał jaki wyrok? 2 lata pozbawienia wolności. Także absolutnie koniec z poważliwością. I to nie tylko w zakresie przestępstw seksualnych, przypomina minister Zbigniew Ziobro. Ta zmiana to nie jest koniec zmian, które będziemy proponować, dlatego że przed nami jest zasadnicza zmiana całości kodeksu karnego i wtedy będziemy mogli jeszcze dalej pójść o tyle, że będziemy chcieli zmienić filozofię karania, która jest określana w części ogólnej kodeksu karnego, ale dotyczy wszystkich przestępstw, bez wyjątku. Na razie resort sprawiedliwości liczy, że parlament jak najszybciej zajmie się projektem zaostrzającym kary dla przestępców seksualnych. Relację przygotowała Ewa Wasążnik. Tymczasem Nowoczesna skrytykowała ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który zapowiedział zaostrzenie kar za przestępstwa na tle seksualnym. Według posłów Joanny Szoring-Wielgus i Adama Szłapki nie jest to panaceum na gwałty. Joanna Szoring-Wielgus zarzuciła ministrowi hipokryzję. Jeżeli jakikolwiek polityk chce mówić o bezpieczeństwie kobiet, chce pracować nad bezpieczeństwem
kobiet, to niech najpierw słucha, co o tym mówią kobiety. Organizacje pozarządowe, Centrum Praw Kobiet czy Niebieska Linia mówią o przemocy wobec kobiet od wielu, wielu lat. I rząd nigdy tego nie posłuchał. Natomiast zwracam uwagę na to, że to właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, w momencie, kiedy objął rządy, zlikwidował finansowanie właśnie tych instytucji. Adam Szłapka zwrócił uwagę, że obecnie przestępcy dostają często bardzo niskie wyroki lub kary w zawieszeniu. Według posła Nowoczesnej kary powinny być bardzo wysokie, ale najważniejsza jest edukacja. To, że od najmłodszych lat powinny się uczyć i dziewczynki, i chłopców, jak się należy w takich sytuacjach zachowywać, jak należy się traktować, jak ważna jest równość. Jeżeli pan minister Ziobro myśli, że jeżeli teraz powie, że zwiększy się kary za gwałty, rozwiąże się kwestie przemocy seksualnej w Polsce, to jest mniej więcej takie podejście, jak była kiedyś konferencja, że jeżeli wprowadzimy farmakologiczną kastrację pedofilów, to z tym zjawiskiem się skończy, albo jak wprowadzimy wojnę z dopalaczami, to skończą się w Polsce dopalacze. To nie są tego typu rozwiązania. Przypomnijmy, minister Zbigniew Ziobro poinformował dzisiaj, że projekt jest w fazie konsultacji, a później zostanie możliwie szybko przyjęty przez rząd. Zauważył, że według europejskich statystyk polskie sądy są jednymi z najłagodniejszych wobec gwałcicieli. Resort chce zmienić przepisy tak, aby obligowały sądy do orzekania wyższych kar. Pozostajemy przy sprawach związanych z prawem. Sąd Okręgowy w Warszawie przesłucha w charakterze świadka byłego premiera Donalda Tuska. Będzie on zeznawał w procesie Tomasza Arabskiego. Były szef kancelarii premiera sądzony jest za niedopełnienie obowiązków podczas organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 roku. Przesłuchanie Donalda Tuska nastąpi na koniec procesu, mówi sędzia Hubert Gąsior. Rozumiejąc intencje oskarżenia, które stoją na stanowisku, że z racji pełnionej już wówczas funkcji świadek może posiadać wiedzę odnośnie zdarzeń będących przedmiotem niniejszego postępowania, tego świadka oczywiście przesłuchamy, z tym, że chcielibyśmy to uczynić na koniec postępowania, to znaczy po przesłuchaniu pozostałych świadków. Sędzia tłumaczył, dlaczego przesłuchanie byłego szefa rządu nastąpi właśnie na koniec procesu. No, w sposób oczywisty sąd chciałby uniknąć okoliczności, że po przesłuchaniu w charakterze świadka pana Donalda Tuska pojawi się jeszcze jakaś inna okoliczność, na którą trzeba będzie tego świadka ewentualnie ponownie wzywać i przesłuchiwać. Prywatny akt oskarżenia złożono w sądzie w 2014 roku po tym, jak cywilna prokuratura prawomocnie umorzyła śledztwo w sprawie organizacji lotów prezydenta i premiera do Smoleńska. Oskarżycielami prywatnymi są bliscy kilkunastu ofiar katastrofy, m.in. Anny Walentynowicz, Janusza Kochanowskiego, Andrzeja Przewoźnika, Władysława Stasiaka, Sławomira Skrzypka i Zbigniewa Wassermana. Polskie Radio 24. Teraz o Polsce w relacjach międzynarodowych. Nie popieramy na ten moment uruchomienia wobec Polski artykułu 7 w ramach procedury praworządności. Spory na ten temat powinny być rozstrzygnięte przez kompromis osiągnięty na gruncie wewnątrzkrajowej dyskusji, powiedział w Krynicy sekretarz stanu do spraw europejskich Czech Aleš Chmelař. Dodał, że liczy, iż wypracowane rozwiązania dotyczące systemu sądownictwa będą akceptowalne dla obu stron politycznego sporu w Polsce. 25 września na wniosek Komisji Europejskiej ma się odbyć dyskusja o sytuacji w Polsce na forum Rady Unii Europejskiej. Aleš Chmelař zaznaczył, że przede wszystkim Czechy nie chcą, by Unia Europejska wywierała niepotrzebną presję co do kierunku, w którym ma podążać Polska. Wierzymy, że Polska sama poradzi sobie ze swoim problemem i że krajowa debata będzie kluczowym czynnikiem dla znalezienia rozwiązania, dodał minister. Jak zauważył w czerwcu podczas poprzedniej dyskusji na ten temat na forum Rady, żaden kraj nie zajął w sposób otwarty stanowiska za uruchomieniem tej procedury. Polskie Radio 24. Południe. Przenosimy się za granicę. Premier Włoch powiedział, że trzeba zrobić wszystko, by wyegzekwować wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Odrzucił on wczoraj skargę Słowacji i Węgier na decyzję o obowiązkowej relokacji uchodźców. Paolo Gentiloni wypowiadał się na konferencji prasowej w Słowenii, gdzie przebywa z wizytą. Gentiloni i premier Słowenii Miro Cerar wyrazili zadowolenie z decyzji Trybunału i zgodzili się, że należy dopilnować, by relokacja uchodźców rozpoczęła się naprawdę.
Włoski premier dodał, przed nami jeszcze ogromna praca nad rewizją traktatów dublińskich, których nie można zmienić decyzją Trybunału. Przystępujemy do pracy. Chodzi o to, by uchodźcy mogli się ubiegać o azyl nie tylko w tym kraju unijnym, do którego przybyli. Szef rządzącej Partii Demokratycznej, Matteo Renzi, najbardziej wpływowy polityk we Włoszech, powiedział, że kraje unijne, które nie chcą przyjmować uchodźców, powinny być pozbawione funduszy strukturalnych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzeszów. Do sprawy migrantów powrócimy w drugiej części magazynu Północ-Południe. Pozostajemy za granicą. Prezydent Andrzej Duda zapewnił w Astanie, że polskie władze robią wszystko, aby ułatwić repatriację Polaków do kraju. Większą część swojego przemówienia poświęcił jednak kultywowaniu polskości na miejscu w Kazachstanie. Andrzej Duda przypomniał, że miejscowi Polacy to spadkobiercy tych, którzy zostali zesłani w nieludzkich warunkach w czasach ZSRR. Teraz część z nich uważa już Kazachstan za swoją ojczyznę, między innymi dlatego, że Kazachowie pomagali zesłańcom. Dlatego zostaliście państwo tutaj, bo mieliście to poczucie, że chociaż jesteście w obcym kraju, to jednak żyjecie na ziemi, która jest wam życzliwa, bo to jest ziemia życzliwych ludzi. Prezydent odznaczył 3 osoby działające na rzecz miejscowych Polaków, księdza Stanisława Marię Choinkę oraz Olega Czerwińskiego i Władimira Aberlita. Przemawiając w ich imieniu, kierujący Centrum Kultury Polskiej w Jeńsk Aumady, Oleg Czerwiński, podkreślił, że miejscowym Polakom udało się utrzymać swoją tożsamość narodową. Stalinowski system, deportując ich w daleki kazachski step, liczył na to, że odległość od ojczyzny sprawi, że łatwo szybko narodowi. Tak się nie stało. Stoję tu przed państwem, reprezentując trzecie pokolenie deportowanych i chcę głośno to powiedzieć. Nie udało się. Liczbę Polaków w Kazachstanie szacuje się na 30-35 tysięcy. Powracamy do Europy. Główny unijny negocjator do spraw Brexitu, Michel Barnier, ponowił apel do Wielkiej Brytanii o publikację wszystkich dokumentów potrzebnych do rokowań. Nie skomentował najnowszych doniesień brytyjskiego dziennika Guardian o planach rządu w Londynie dotyczących ograniczenia napływu Europejczyków na wyspy po Brexicie i restrykcji w dostępie do rynku pracy. Nieoficjalnie mówi się, że te plany nie spodobają się 27. Brytyjski dziennik napisał, że władze w Londynie chcą ograniczyć przede wszystkim napływ na wyspy niewykwalifikowanych pracowników. Chcą też ograniczyć prawo do sprowadzania do Wielkiej Brytanii rodzin obywateli z 27 unijnych krajów. W pierwszych nieoficjalnych komentarzach wskazywano, że to będzie oznaczało traktowanie Europejczyków z 27 państw jako obywateli drugiej kategorii. O te przecieki był też pytany główny unijny negocjator Michel Barnier. Chcę pracować w sposób poważny i prosiłbym naszych partnerów, by mi to umożliwili i również poważnie podchodzili do rozmów. Będziemy pracować w oparciu o oficjalne dokumenty, a nie przecieki i plotki. Unia Europejska wiele razy już apelowała do Wielkiej Brytanii, by ta opublikowała wszystkie dokumenty, bo w przeciwnym razie niemożliwy będzie postęp w rozmowach w sprawie Brexitu, a tym samym niemożliwe będzie rozpoczęcie negocjacji na temat przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z Unią, na czym władzom w Londynie szczególnie zależy. Beata Połomecka, Polskie Radio. Zdaniem Petra Poroszenki Rosja przygotowuje się do regularnej wojny. Przykładem mającym to potwierdzać są według ukraińskiego prezydenta rozpoczynające się za tydzień rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad 2017. Kwestie bezpieczeństwa były jednym z głównych tematów przemówienia ukraińskiego prezydenta podczas rozpoczęcia sesji parlamentu. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Petro Poroszenko podkreślał przed deputowanymi do Rady Najwyższej, że Rosja nie tylko nie zamierza wycofać się z Krymu i Donbasu, ale też planuje działania wojenne na dużą skalę. Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe Zapad 2017 niewykluczone jest, że pod pretekstem ćwiczeń strategicznych utworzone będą nowe uderzeniowe oddziały rosyjskich wojsk z celem wtargnięcia na terytorium Ukrainy. 7 tysięcy platform kolejowych z żołnierzami i sprzętem wojskowym przybliża się do granic z Ukrainą. Niestety nie mamy żadnej gwarancji, że po zakończeniu manewrów powrócą one do siebie, do Rosji. Ukraiński prezydent krytycznie odniósł się także do niedawnych propozycji Władimira Putina co do misji pokojowej w Donbasie. Petro Poroszenko zaznaczył, że Ukraina już od długiego czasu domaga się misji pokojowej ONZ, ale nie może się zgodzić na rosyjskie warunki, czyli udział Rosji w kontyngencie, ograniczenie działania misji pokojowej jedynie do linii zetknięcia sił, a także potrzeby uzgodnień z prorosyjskimi separatystami co do utworzenia misji pokojowej. Z Kijowa, Paweł Buszko, Polskie Radio. I jeszcze o sprawach Polski na forum Unii Europejskiej.
Europejskiej. Minister środowiska Jan Szyszko zapowiedział, że w poniedziałek stawi się przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości na rozprawie dotyczącej Puszczy Białowieskiej. Szef resortu przedstawi argumenty za prowadzeniem prac w Puszczy. Sprawę do Trybunału wniosła Komisja Europejska, która zarzuca Polsce łamanie niektórych przepisów tzw. dyrektywy ptasiej i siedliskowej poprzez zwiększoną wycinkę drzew. Już w poniedziałek zostaną wyjaśnione wszystkie nieporozumienia, zapowiedział Jan Szyszko. Dane przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Się bardzo z tego cieszę. Polska reprezentuje tylko i wyłącznie prawo. Polska przestrzega dwóch dyrektyw, dyrektywy ptasiej i dyrektywy habitatowej i postępujemy idealnie zgodnie z prawem. Wydaje mi się, że te nieporozumienia zostaną wyjaśnione w poniedziałek. Unijni sędziowie w ramach środka zaradczego nakazali Polsce wstrzymać wszelkie prace prowadzone w Puszczy Białowieskiej. Ministerstwo Środowiska 4 sierpnia przesłało swoje stanowisko w tej sprawie. Treść pisma ma charakter poufny. W Puszczy przez cały czas są wycinane drzewa. Spór wokół Puszczy Białowieskiej wywiązał się pod koniec marca ubiegłego roku, gdy minister Szyszko zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Białowieża. Przewiduje on większe cięcia. Leśnicy tłumaczą, że w ten sposób walczą z inwazją kornika. Polskie Radio 24. Powracamy do spraw krajowych. Prezydenckie projekty nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa mają trafić do Sejmu w tym miesiącu. Zapowiedział to w Polskim Radiu minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera. Szczegółów prac nie chciał zdradzić. Każde podanie terminu to jest takie niepotrzebne przyspieszanie, więc trzeba dać sobie spokój, żeby ten projekt wyszlifować i żeby we wrześniu pan prezydent mógł podać do publicznej wiadomości. W mediach pojawiły się informacje, że nad propozycjami zmian w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa pracują równolegle 3 zespoły. Według tych doniesień prezydent chce wzmocnić swoją pozycję i przejąć część kompetencji, które w zawetowanych projektach Prawa i Sprawiedliwości przypisano ministrowi sprawiedliwości. W propozycjach ma być też możliwość wskazania przez głowę państwa i senat kandydatów na członków KRS, gdy nie uzyskają oni większości 3/5 głosów w Sejmie. Jeśli chodzi o propozycje dotyczące Sądu Najwyższego, miałby on prowadzić postępowania dyscyplinarne wobec sędziów. Resort Sprawiedliwości nie komentuje tych doniesień. Parlamentarzyści czekają na gotowe projekty prezydenckie. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski spodziewa się, że Andrzej Duda zachowa, jak to określił, radykalizm zmian. Polityk ma nadzieję, że w ustawie o Sądzie Najwyższym znajdzie się przepis wprowadzające izbę dyscyplinarną. Ponieważ coraz więcej opinia publiczna się dowiaduje, w jaki sposób dotychczasowa praktyka dyscyplinarna, jeżeli chodzi o funkcjonowanie sędziów, była stosowana i jak karygodne sytuacje w ogóle nie były napiętnowane przez samo środowisko sędziowskie. Czy będą działaniami czy kompetencją tej izby dyscyplinarnej objęte również inne zawody prawnicze, jak było w naszym projekcie, a więc prokuratorzy, adwokaci i radcy prawni? Tego nie wiem, więc trudno mi to w tej chwili komentować. Prezydenckie projekty czeka też Arkadiusz Myrcha z Platformy Obywatelskiej. Poseł zadeklarował, że PO będzie nad nimi pracować. Ocenił, że wybór członków KRS-u większością 3/5 głosów przez Sejm jest lepszym wariantem od tego, co zapisano w zawetowanej przez prezydenta ustawie. Niemniej jednak jest to cały czas wariant, w którym to politycy będą w dużej mierze, jak nie w największej, decydowali o tym, kto będzie zasiadał w Krajowej Radzie Sądownictwa. I tutaj na pewno zastrzeżenia na tym tle będą, jeżeli oczywiście taka propozycja ze strony pana prezydenta padnie. Co do Sądu Najwyższego, na razie takie zdawkowe informacje odnośnie Izby Dyscyplinarnej, odnośnie wieku upoważniającego do orzekania w Sądzie Najwyższym, to są informacje bardzo lakonicznie, ciężko je oczywiście komentować. Wojciech Wilk z ruchu Kukiz 15 przypomina, że to jego ugrupowanie postulowało wybór sędziów do KRS-u przez Sejm większością 3/5 głosów. Poseł zapowiedział, że podczas prac w parlamencie nad prezydenckimi projektami będzie zwracał uwagę na niezawisłość sędziowską. I o to powinien się toczyć główny spór. Czy rzeczywiście już raz wybrany sędzia, czy członek KRS-u, czy Sądu Najwyższego będzie faktycznie niezawisły i nieusuwalny? Czy też będą w tych ustawach takie mechanizmy, dzięki którym można będzie tymi sędziami jakoś tam żonglować? Bo jeżeli taki się znajdą, to powiedzmy sobie uczciwie, sędziowie nie będą wtedy konsekwentnie niezależni od innych władz. A o to w tym wszystkim chodzi, żeby sędzia już raz wybrany rzeczywiście mógł się niejako od tej polityki konsekwentnie oderwać i stać się faktycznie niezależny.
Pod koniec lipca prezydent zawetował dwie ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Andrzej Duda zapowiedział wtedy, że przygotuje własne projekty w ciągu 2 miesięcy. Jeszcze w tym miesiącu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpocznie realizację programu dla szkół. Zastąpi on projektem Mleko w Szkole oraz Owoce i Warzywa w Szkole. Wzbogacony zakres produktów trafi do około 13 600 placówek w całym kraju, a tym samym niemal do 2 milionów dzieci. Przez rok każde dziecko objęte programem otrzyma 84 porcje produktów. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Witold Strobel mówi, na co uczniowie mogą liczyć. Poza mlekiem skład tych produktów będą również takie przetwory mleczne jak jogurt, kefir, serki twarogowe. Również zamierzamy dostarczać soki owocowe. Chodzi o to, żeby dzieci poznały i mamy nadzieję polubiły nowe produkty. Celem programu dla szkół jest kształtowanie właściwych nawyków żywnościowych wśród dzieci. Ponad 320 tysięcy wniosków o 500+ na nowy okres zasiłkowy złożyły do tej pory rodziny na Mazowszu, poinformował wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Osoby, które nie złożyły wniosku w sierpniu, ale zrobił to do końca października, będą miały przerwaną ciągłość świadczeń, mogą jednak liczyć na ich wyrównanie, przypomina wojewoda Zdzisław Sipiera. Na dzień dzisiejszy jest złożonych ponad 320 tysięcy wniosków, najwięcej oczywiście w Warszawie, w Radomiu, w Zasecznie, w Płocku, w Siercach, w Wołominie. Te środki, które już poszły do tej pory do mieszkańców Mazowsza, to jest prawie 4,5 miliarda złotych, czyli jak Państwo widzicie, potężne środki zasilające rodziny polskie. Jeżeli ktoś nie zgłosi i nie złoży tych wniosków, będzie miał pewien problem do końca października, bo wtedy może mieć sytuację, jeżeli złoży już w listopadzie, może być ten miesiąc, dwa przerwy. Jeśli więc ktoś złoży wniosek po 31 października, otrzyma pieniądze bez wyrównania za poprzednie miesiące. Północ, południe. Polskiego Radia 24. Jest 21.38. Część publicystyczną magazynu zaczynamy od sporu wokół migrantów. Przypomnijmy, premier Włoch powiedział dziś, że trzeba zrobić wszystko, by wyegzekwować wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie przyjmowania uchodźców. Trybunał odrzucił wczoraj skargę Słowacji i Węgier na decyzję o obowiązkowej relokacji uciekinierów. Temat uchodźców jest także obecny w polskich mediach. Rzeczpospolita opublikowała artykuł zatytułowany Polska pod ścianą. Zdaniem komentatorów orzeczenie to przybliża nałożenie kar na kraje niestosujące się do dyrektywy przyjęcia migrantów, w tym Polski. Sprawę tę w Sygnałach Dnia komentował wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Rozmawiał z nim Piotr Gociek. W jakiej wysokości kary nam grożą? Czy są jakieś precedensy w takich sytuacjach? To będą miliony euro, miliardy euro? A tytuł byłby adekwatny, gdyby zamiast Polski była Unia pod ścianą, bo z tych 160 tysięcy imigrantów, uchodźców, którzy są w obozach we Włoszech i w Grecji, którzy mają być relokowani, a tak naprawdę siłą przymuszeni do osiedlenia się w poszczególnych krajach członkowskich Unii, z tych 160 tysięcy ledwo 20 tysięcy, czyli 1/8, czyli trochę ponad 12% została już przesiedlona, a więc jest to ewidentnie porażka tej polityki migracyjnej Unii, która nie jest w stanie zachęcić kraje członkowskie, aby otworzyły szeroko wrota. No i skoro nie jest w stanie zachęcić, migrantów, to chce zmusić, no bo jak rozumiem, w tym kierunku to wszystko zmierza. Tak, ale zwracam uwagę, że tylko dwa kraje członkowskie, Finlandia i Malta, w zasadzie w całości, prawie w całości wypełniły te tak zwane kwoty, zresztą też mało humanitarne określenie, kwoty dla uchodźców. Reszta krajów z tym się bardzo ociąga. To oznacza, że ta polityka migracyjna po prostu jest kiepska, skoro jest tak źle przyjmowana. Ale nie to jest dzisiaj tematem dyskusji, tylko to, jakie konsekwencje Polsce będą groziły, kiedy Komisja Europejska wystąpi do Trybunału o ukaranie krajów, które nie wypełniły owych kwot. No i pytanie, jak może to wpłynąć na politykę nie tylko zagraniczną, ale także wewnętrzną. Wyobrażam sobie,
sobie, że bardzo łatwo będzie krytykować rząd, to mówiąc przez upór premier, przez upór Jarosława Kaczyńskiego, Polska traci tyle, a tyle miliardów pewnie rocznie za to, że nie chciała uchodźców przyjąć. Przez upór w dobrej sprawie pani premier Beaty Szydło, pana prezesa Kaczyńskiego, Polska nie importowała tych dramatycznie złych zjawisk, które widzimy w Europie Zachodniej, północnej czy południowej. W Polsce nie ma zamachów terrorystycznych, w Polsce nie ma wyraźnego wzrostu przestępczości, co dzieje się przy udziale imigrantów spoza Europy, no głównie muzułmanów zresztą, a tych rzeczy negatywnych, fatalnych nie ma. Nie ma przemocy seksualnej wobec kobiet, a tego typu wypadki zdarzają się bardzo często przy udziale imigrantów i mam nadzieję, że tego nie będzie. Pan pytał o precedens, nie było precedensu. Żaden kraj członkowski Unii Europejskiej do tej pory nie był karany z tytułu tego, że prowadzi taką inną politykę imigracyjną. W związku z tym trudno mówić o kwotach, no na razie poczekajmy na to, co Unia w tej kwestii zrobi, no bo musi się najpierw zwrócić z wnioskiem do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, do ETS-u. Natomiast jeszcze raz podkreślam, jestem przekonany, że państwo polskie zgodnie z wolą polskich obywateli nie zmieni swojej polityki migracyjnej i dalej będzie czerwone światło dla imigrantów spoza Europy, no, głównie wyznawców islamu. 25 września z kolei Komisja Europejska, i to jest kolejny front, przedstawi informację w sprawie praworządności w Polsce. Taki wniosek już został zgłoszony na posiedzeniu ambasadorów Unii Europejskiej. Przedstawiciele Komisji zapowiadają głośno, że szykują kolejne kroki w związku z planowaną przez Polskę reformą wymiaru sprawiedliwości. Tak, no to jest trochę rytualne, ponieważ jednak na posiedzeniu, w którym uczestniczyłem, jednej z Komisji Prawa Europejskiego, gdzie występował pierwszy wiceprzewodniczący Komisji, pan Timmermans, no, zostało dość wyraźnie zapowiedziane, że no, na razie strona unijna będzie czekać na to, jaki kształt będą miały propozycje prezydenta Rzeczypospolitej w tej kwestii. W związku z tym ja nie wiem, czy one będą zgłoszone do 25 września, w sensie formalnym na pewno będą w Sejmie procedowane. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych prac. Natomiast no, zanim strona polska w tej sprawie nie podejmie decyzji, no, trudno Unii będzie się odnosić do czegoś, co jest trochę jak ptak w locie, no, jednak zmienia swoje położenie. Z Ryszardem Czarneckim rozmawiał Piotr Gociek. Teraz o spekulacjach na temat konfliktu między rządem a Pałacem Prezydenckim. Polem napięcia ma być kwestia reformy sądownictwa. Przypomnijmy, pod koniec lipca prezydent zawetował dwie ustawy autorstwa PiS o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedział wówczas, że w ciągu 2 miesięcy przygotuje własne projekty. Mają one trafić do Sejmu jeszcze w tym miesiącu. Do tego problemu odniósł się na antenie Polskiego Radia 24 Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Rozmawiał z nim Adrian Klarenbach. Mam pewne wątpliwości, bo jeżeli prezydent mówi tak, wetuję te ustawy, bo uważam, że one są złe, i jednocześnie mówię, że będę zgłaszał swoje projekty ustaw, to jednak to nie jest tak kolorowe, jakby się mogło wydawać. Czy nie ma takiego jednolitego przekazu, który mógłby być zadowalający i dla obozu rządzącego, jak również dla otoczenia pana prezydenta? Panie aktorze, pan prezydent miał uzasadnione podstawy ku temu, żeby skierować ustawę o Sądzie Najwyższym i ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa do ponownego rozpatrzenia. Bardzo szeroko informował o tym opinię publiczną. Na piśmie także uzasadnienie tych wet zostało skierowane do Sejmu i nie ulega wątpliwości jedno. Zarówno prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, obywatele, Polacy, jak i polski rząd są zdeterminowani, Ministerstwo Sprawiedliwości, żeby dokończyć reformę wymiaru sprawiedliwości, a może nawet nie tyle dokończyć, co realizować kolejne jej etapy. Natomiast prezydent Rzeczypospolitej Polskiej bardzo wyraźnie wskazał, że musi być ta zmiana wykonywana w warunkach rzetelnej legislacji, legislacji zgodnej także z polską konstytucją, i że te zmiany, które będą przeprowadzone,
no, muszą być tego rodzaju zmianami, które będą z jednej strony satysfakcjonowały opinię publiczną i będą realną reformą wymiaru sprawiedliwości, z drugiej strony będą spełniały określone standardy. Panie ministrze, ja, nie wracając do historii, było piękne, ale nie tak wracając nie do historii, powiem w ten sposób. Oczywiście, że się da. Nie, musicie nie, da się, państwo, nie ma takiej sytuacji, że wilk jest syty i owca cała. Musicie państwo uzbroić się jeszcze kilka tygodni cierpliwości, bo pan prezydent bardzo wyraźnie mówił o tym, że ten termin dwumiesięczny, wtedy kiedy stosował weto, to jest ten termin, w czasie którego on chce, przy wykorzystaniu służb prawnych, kancelarii prezydenta, ekspertów z Biura Prawa i Ustroju, tych prawników, którzy są do dyspozycji pana prezydenta, ale także z udziałem ekspertów zewnętrznych, przygotować taki projekt, który będzie zyskiwał aprobatę Polaków, bo chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, naprawę wymiaru sprawiedliwości, a z drugiej strony zyska oczywiście poparcie parlamentarne. Z chwilą, kiedy te projekty zostaną upublicznione, rozpocznie się dalszy etap prac z tym związanych i ja powiem tak, moje doświadczenie zawodowe, także wcześniejsze, jestem adwokatem niewykonującym w chwili obecnej zawodu, jest tego rodzaju, że bezsprzecznie Polacy mają rację, że jest potrzebna reforma wymiaru sprawiedliwości. Nie może być tak, że o awansie zawodowym decydują sędziowie i mamy sytuację taką, że dzisiaj, jeżeli chodzi o sędziów z wyborów w Krajowej Radzie Sądownictwa, na 15 osób z wyboru mamy tylko jednego sędziego sądu rejonowego. O tym kiedyś rozmawialiśmy, kiedy w strukturze sądów powszechnych dominują sędziowie sądu rejonowego. Jest ich około 7 tysięcy na ogółem 10 czy 11 tysięcy sędziów. Nie może być tak, że tworzy się jakby quasi-korporację sędziowską, taką, która jest zamknięta, hermetyczna, decyduje o kwestiach awansu, o istotnych sprawach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości jest służbą publiczną i ta reforma jest potrzebna. Jeżeli chodzi o kwestię Sądu Najwyższego, pan prezydent także bardzo wyraźnie wskazywał, z jakich przyczyn nie mógł zaakceptować ustawy, i powiedział też, w jakim kierunku będą te zmiany prowadzone. Ja nie jestem upoważniony, żeby się wypowiadać co do treści tych rozwiązań. Zresztą, tak jak mówię, ta perspektywa jest niedługa. Dajcie państwo szansę spokojnej pracy, dokończenia tych prac, a ja jestem przekonany, że efekt będzie satysfakcjonował Polaków. Chociaż ostateczny kształt prezydenckiego projektu reformy sądownictwa nie jest jeszcze znany, to już budzi żywe emocje podsycane przez pojawiające się w mediach przecieki. Sprawę tę komentował w Polskim Radiu 24 radca prawny i były sędzia Adam Tomczyński. Cały czas są przecieki, a dobrze byłoby dyskutować o czymś konkretnym, prawda? O jakimś materiale, który już nie byłby przeciekiem, albo byłby konkretną propozycją. Natomiast powiem to, co mnie martwi. Ja już jak wcześniej się wypowiadałem po wetach prezydenta Dudy, to powiedziałem, że według mnie tak radykalnej reformy, jaka była planowana przez Prawo i Sprawiedliwość, już na pewno nie będzie. Natomiast problem jest taki, jak daleko posunie się pan prezydent w swoich propozycjach. Czy te propozycje pana prezydenta to będzie 70% tego, co proponowało Prawo i Sprawiedliwość. Z tego, co słyszę z tych przecieków, no niestety jest to dużo mniej. To, co mnie najbardziej boli, to chyba brak zmian w Sądzie Najwyższym, brak zmian osobowych. Ja uważam, że możemy mówić, że ludzie czy kadry są nieważne, ale to nie będzie prawda. No jest bardzo ważne, kto zasiada w Sądzie Najwyższym. Póki tam będą zasiadać osoby, które jeszcze funkcjonowały w roku 81, 79, 82 w polskim sądownictwie i nie najchwalebniejszą kartę wtedy zapisały, to tak długo nie będzie szans na zmiany w sądownictwie. Martwi mnie to, że nie będzie odejścia sędziów w stan spoczynku w wieku 65 lat. Martwi mnie to choć trochę mniej, że nie będzie odejścia pani prezes Gersdorf. Ale to akurat profesor Królikowski mówił, że zmiany mogą dotknąć pierwszej prezes Sądu Najwyższego. No i właśnie jest, cały czas mówię o przeciekach, że będzie zapis, że w stan spoczynku sędziowie Sądu Najwyższego po ukończeniu 65 roku życia będą przechodzić w ten stan. Tak, ale w tej propozycji, która była wcześniej, to przejście w stan spoczynku dotyczyło nie tylko tych sędziów 65-letnich, ale także tych sędziów, wszystkich tak naprawdę sędziów Sądu Najwyższego, którzy w tej chwili orzekają. Z sędzią Adamem Tomczyńskim rozmawiał Mateusz Maranowski. Polskie Radio 24. Północ.
południe. Wracamy do sprawy zaostrzenia kar za przestępstwa seksualne zapowiedzianego dziś przez ministra sprawiedliwości. Czy same zmiany w kodeksie karnym wystarczą? O tym w Polskim Radiu 24 mówiła Urszula Nowakowska z Centrum Praw Kobiet. Nie jestem zwolenniczką podwyższania górnej granicy zagrożenia karnego za przestępstwo zgwałcenia. Ponieważ jak spojrzymy na statystyki, jakie kary są orzekane, to widać wyraźnie, że właściwie większość kar orzekanych przez polskie sądy są to kary w granicach dolnego zagrożenia, więc należałoby raczej, moim zdaniem... Co to jest dolne zagrożenie? To jest na przykład 2 lata pozbawienia wolności za podstawowy typ przestępstwa zgwałcenia, o ile mnie pamięć nie myli, lub 3 lata pozbawienia wolności za gwałt zbiorowy, 5 za gwałt ze szczególnym okrucieństwem. A większość kar za podstawowy typ przestępstwa zgwałcenia z paragrafu 197, paragraf 1, właściwie większość kar, jak spojrzałam na statystyki, to są kary do 2 lat pozbawienia wolności. A kto z tego około 1/3 w 2016 roku, a w 2014 i w 2015 nawet ponad 40%, są to kary w zawieszeniu. Więc podwyższanie automatyczne już było kilkakrotnie, były podwyższane dolne i górne progi zagrożenia za przestępstwo zgwałcenia. I jak spojrzymy na statystyki, to nie przyczyniło się to do wzrostu właśnie orzekanych wyższych kar, ani do wzrostu w ogóle skazań za przestępstwo zgwałcenia, ani do tego, żeby było więcej wszczętych postępowań, ani przestępstw stwierdzonych, a te statystyki od lat spadają. Poza rzeczywiście tutaj wzrostem pewnym przestępstw, postępowań wszczętych w sprawach o gwałt, po tym jak wprowadzono przestępstwo zgwałcenia jako ścigane z urzędu. Ale z kolei liczba przestępstw stwierdzonych zmalała, więc należałoby moim zdaniem tak naprawdę przeanalizować te dane statystyczne i przyjrzeć się temu, co w tym naszym systemie prawnym i instytucjonalnym nie działa, a nie automatycznie jakby podnosić kary pozbawienia wolności, bo nie są stosowane te, które są. Ale takie krótkie zdanie, zero litości dla gwałcicieli. Podoba się pani? Oczywiście, że mi się podoba, bo w tej chwili tak naprawdę gwałciciele są bezkarni, bo większość z nich bądź w ogóle nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ponieważ sprawa nie trafia w ogóle nawet do organów ścigania, już nie mówiąc o sądzie, ponieważ większość spraw jest też umarzana na szczeblu prokuratury, około 80%. Więc oczywiście, że są to sprawcy, którzy są bezkarni. Wiele kobiet w ogóle tego nie zgłasza organom ścigania z różnych powodów. Więc należałoby też coś zrobić, żeby zachęcić kobiety, też świadków przestępstwa zgwałcenia do tego, żeby też chciały te przestępstwa zgłaszać. I to jest problem, że tutaj jest tak duża, ciemna liczba, że te przestępstwa nie są zgłaszane i nie są właściwie procedowane. Jak to zrobić? Czy Centrum Praw Kobiet ma jakiś projekt, ma jakiś plan? No my jako Centrum Praw Kobiet rzeczywiście już właściwie od ponad 10 lat, mogę powiedzieć, mamy też projekt między innymi zmiany definicji przestępstwa zgwałcenia i wcześniej miałyśmy niż powstała konwencja Rady Europy dotycząca przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która właśnie dokładnie jakby w naszym duchu, naszej propozycji sprzed ponad 10 lat definiuje przestępstwo zgwałcenia, czyli taki czyn, na który druga strona po prostu nie wyraża zgody. I wiele krajów europejskich, odkąd ratyfikowały konwencję, bądź przymierzają się do nich, pracuje nad zmianą prawa, bądź już to prawo zmieniło. Niedawno Niemcy na przykład zmieniły prawo w tym zakresie. W Wielkiej Brytanii prawo jest zmienione, chociaż o ile mnie pamięć nie myli, Wielka Brytania nawet nie ratyfikowała konwencji. W Polsce tymczasem na ten temat ani poprzedni rząd, ani obecny rząd nie dyskutuje. Więc dla mnie to jest też... przyczyna tego? Zna pani odpowiedź na to pytanie? No, wydaje mi się, że niestety ciągle lekceważymy to przestępstwo i przy okazji nagłaśnianych medialnie spraw różni politycy próbują je wykorzystać dla celów politycznych, mam takie wrażenie. A tak naprawdę nie chodzi o dobro osób pokrzywdzonych i skuteczne ściganie tego typu przestępstw, bo gdyby o to chodziło, to myślę, że zupełnie inaczej by ustawodawca do tego podchodził, by przede wszystkim właśnie przeanalizował istniejące statystyki, dane, porozmawiał z pokrzywdzonymi kobietami, z organizacjami, które tego typu sprawami się zajmują i to powinien być proces jakby przygotowywania takich rozwiązań, które by rzeczywiście pozwoliły na skuteczniejsze ściganie tego typu przestępstw i profilaktykę. W Polsce też proszę pamiętać, nie mieliśmy żadnej kampanii tak naprawdę
dużej dotyczącej przemocy seksualnej. Z Urszulą Nowakowską rozmawiał Wiesław Molak. Polskie Radio 24. Północ, południe. A teraz czas na przegląd stron i portali internetowych. W studiu jest już bloger Marcin Królik. Dobry wieczór Państwu. Zaczniemy dzisiaj od wezwania Donalda Tuska jako świadka w procesie Tomasza Arabskiego. Dla portalu Niezależna skomentował je mecenas Stefan Hambura i przywołał ni mniej, ni więcej, tylko głośną swego czasu książkę Janusza Palikota o kulisach Platformy. Palikot stwierdził w niej: uniemożliwienie Kaczyńskiemu lotu gdziekolwiek to było konkretne zadanie, jakie Tusk stawiał przed swoimi ludźmi każdorazowo. I to według mecenasa Hambury pokazuje, jak osobisty był w tych sprawach wpływ Tuska na podejmowanie decyzji. A jedno z pytań będzie zapewne dotyczyło tego, czy sprawa lotu do Smoleńska też de facto była ręcznie sterowana. Myślę, że dowiemy się czegoś nowego, ma nadzieję mecenas Hambura. Jest oczywiste, że Donald Tusk musi zostać przesłuchany, mówi tymczasem dla W Polityce Janusz Walentynowicz, syn tragicznie zmarłej w Smoleńsku Anny Walentynowicz. Na wszystkich spotkaniach z rodzinami i w swoich wystąpieniach w Sejmie Donald Tusk twierdził, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło po katastrofie. I pozostajemy w tematach lotniczych. Dziś bardzo wiele portali, a także zwykłych użytkowników sieci rozpisuje się o tajemniczej, jak bywa już określana, awarii systemu kontroli powietrznej w nocy z 16 na 17 grudnia ubiegłego roku, która poskutkowała zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Polską. Przypomnijmy, że jak podał RMF, sprawę tę bada prokuratura, a choć według serwisu polsatnews.pl nic nie wskazuje na celowe działanie, no internet aż huczy od spekulacji. Wskazuje się m.in. na zbieżność z odbywającym się wtedy w Sejmie tak zwanym puczem. Takie sugestie podrzuca na Twitterze m.in. Marzena Paczuska, a portal medianarodowe.com posuwa się wręcz do przypuszczeń, że nie jest wykluczone, iż za tą awarią mogły stać służby obcych państw. Tu warto dodać, że cytowany zresztą przez ten serwis minister transportu Andrzej Adamczyk określił prawdopodobieństwo wystąpienia takiej awarii jako mniejsze niż możliwość trafienia szóstki w totolotka. Z kolei portal TVN24.pl, a za nim wiele innych, informuje o raporcie, do którego dotarł dziennik USA Today i z którego wynika, że od 2004 roku Rosja ingerowała w politykę co najmniej 27 europejskich i północnoamerykańskich państw, w tym również Polski. Ingerencje w Polsce miały mieć miejsce w 2015 roku, jednak gazeta nie rozwija dokładnie kwestii tego, jak miały wyglądać. Mimo to z opisu ataków w kilku innych krajach możemy domniemywać, że chodzi głównie o działania hakerskie oraz dezinformacyjne. No i to byłoby chyba mniej więcej na tyle, co mamy na dzisiaj. Jest jeszcze pewna afera z udziałem posła Szczerby, ale to może już przy innej okazji. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Jutro. Marcin Królik, bloger, bardzo dziękujemy. To był magazyn Północ, Południe. Ja już Państwu dziękuję za uwagę. Maria Furdyna, do usłyszenia. Powtórka programu. Gorący temat. Nie ma mowy o polexicie. Polski rząd nigdy nie zgodzi się na to, żeby rozmawiać o opuszczeniu przez Polskę Unii Europejskiej. Tak oświadczyła premier Beata Szydło na spotkaniu z ambasadorami RP. Moim gościem jest dr Ryszard Żółtaniecki, kolegium Civitas, socjolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, zanim o polexicie, o którym wspomniała premier Beata Szydło, no usłyszeliśmy z jej ust także, że wspólnym wysiłkiem odnieśliśmy szereg sukcesów, które wzmocniły naszą pozycję za granicą. Polska polityka zagraniczna musi być spójna, musimy mówić jednym głosem, wtedy będziemy lepiej słyszalni. No to są takie słowa, które słyszymy na różnych uroczystościach i one są takie ogólnikowe, ale chciałem zapytać, jakie znaczenie ma takie spotkanie szefowej rządu z ambasadorami RP? Ono jest zawsze bardzo istotne. Trzeba pamiętać, że ambasadorowie reprezentują nie rząd, reprezentują państwo polskie na zewnątrz. I ta reprezentacja, niezależnie od tego, gdzie ona się odbywa, jakie jest to państwo tak zwane przyjmujące, czy też Azja, Afryka, Europa, Ameryka, musi w sposób koherentny reprezentować interesy i stanowisko rządu, bo trzeba pamiętać, że za politykę zagraniczną odpowiada rząd. Ambasador reprezentuje państwo, głowę państwa, która uosabia suwerenność, ale za politykę zagraniczną odpowiada rząd. Ambasadorowie, którzy są gdzieś rozrzuceni w świecie, w różnych kontekstach kulturowych, cywilizacyjnych, politycznych, bardzo często, jeżeli zbyt długo tam są, czy po jakimś czasie,
zjednoczony z krajem cały czas. Ale po jakimś czasie pewne rzeczy zaczynają się zacierać. Tego typu spotkania w kraju, spotkania z politykami, z premier, z prezydentem, z ministrami, one jakby uspójniają naszą politykę zagraniczną, tą realizowaną przez nasze misje w świecie. To uważa pan, że polska polityka zagraniczna dzisiaj jest spójna? No ona jeszcze nie jest do końca spójna. Ona szuka tej spójności. Jest na drodze do spójności, bo to nie jest tylko kwestia spójności, ale też kwestia zbudowania takiego modelu polskiej polityki zagranicznej, który by reprezentował w sposób jasny, przejrzysty, zdecydowany, ale jednocześnie taki, który jest strawny dla odbiorców, z polską rację stanu. Najpierw tę rację stanu trzeba bardzo wyraźnie zdefiniować. Między innymi takie spotkania służą tego temu, żeby wyraźnie zdefiniować, co my chcemy, do czego my dążymy, jakie są nasze interesy i jakie dobrać instrumenty, żeby te interesy zrealizować. Bo instrumenty realizacji naszych interesów, tych samych, tego samego interesu w Niemczech i w Kanadzie są zupełnie różne, bo mamy różnego odbiorcę, różny kontekst. Na tym polega cała sztuka dyplomacji. To w takim razie zapytam o te instrumenty dotyczące sporu pomiędzy Polską, Komisją Europejską i samą Unią. No bo pani premier wspomniała o polexicie, że nie ma mowy, polski rząd nigdy się na to nie zgodzi. Nie chcemy rozmawiać o opuszczeniu Polski przez Polski z Unii Europejskiej. No i czy powinniśmy być na to przygotowani? Jak pan to ocenia? Oczywiście, że tak. To jest stanowisko polityczne nasze. Zdecydowane i jasne. Unia Europejska jest istotną wartością. Chcemy istnieć w tej Unii Europejskiej. Było to marzenie wielu generacji, między innymi mojej generacji, żeby nie, takie nierealistyczne wtedy marzenie. Kiedy ono się ziściło, no staliśmy pełnoprawnym, kreatywnym członkiem. I teraz rzecz w tym, że Unia jest no, pewnym stowarzyszeniem suwerennych państw, które zdecydowały się zrezygnować z części swojej suwerenności na rzecz wspólnoty, ale nie z całej swojej suwerenności. I debata, która w tej chwili trwa w Unii Europejskiej, dotyczy tego, gdzie kończy się suwerenność, a gdzie zaczyna się wspólnota, gdzie zaczyna się ten obszar wspólny. I tutaj to zostało po prostu niedogadane. To zostało nie sprecyzowane. Ale to jest właśnie to, że zaciera się pewna granica między urzędnikiem unijnym, tak jak komisarze unijni, którzy wypowiadają się jak politycy, a na odwrót, że politycy powinni tak naprawdę niektórzy działać na sferze dyplomacji, na sferze w różnych kwestiach, a tymczasem milczą jak urzędnicy. No to jest tak, że komisje, czyli urzędnicy Unii Europejskiej powinni być jakby wykonawczą funkcją tego, co ustala Rada Europejska, bo ona jest organem decyzyjnym, tym najwyższym. Tam się uciera, czy negocjuje się stanowiska państw. Tylko, że w ostatnim czasie doszło do czegoś, co jest moim zdaniem nieakceptowalne, czyli że duże, silne państwa, nazwijmy to językiem Bamsterda, starej Unii, próbują narzucić swoją wizję innym państwom. Uznają się jakby, że są dwie kategorie członkostwa. Tych, którzy mają prawo podejmować decyzje i tych, którzy są zobligowani te decyzje wykonywać. No to w takim razie, panie doktorze, nie jesteśmy pełnoprawnym członkiem, tak jak pan wspomniał na początku. Jesteśmy w mniejszości, dlatego że małe państwa ulegają presji. Ja się nie dziwię, że niektóre państwa europejskie, nie wiem, na przykład nawet z naszego obszaru Słowacja, ulega presji francuskiej, czy Chorwacja presji austriacko-niemieckiej. To są małe państwa, których głos jest słabo słyszany w konfrontacji z głosem takich gigantów jak Niemcy, Francuzi czy Włosi. Ale to jest pogwałcenie idei tej oryginalnej Unii, że wszyscy jesteśmy równi. Każdy nasz głos powinien być analizowany i powinien być brany pod uwagę. Niestety ta reguła została przez kilka państw starej Unii złamana, przede wszystkim przez Niemcy. Chciałem jeszcze zapytać o sprawę odrzucenia przez Trybunał Sprawiedliwości wniosków
Słowacji i Węgier w sprawie relokacji uchodźców. No, Polska oczywiście także stanęła po stronie Węgier i Słowacji. Jak pan ocenia, co będzie dalej? Węgier i Czech. Węgier i Czech, przepraszam, oczywiście, zgadza się. Węgier i Czech. I teraz zastanawiam się nad tym, co będzie dalej w tych relacjach między krajami, które sprzeciwiły się przymusowej relokacji uchodźców, a Komisją Europejską, bo Komisja Europejska jakby bardzo jest zadowolona z tego wyroku Trybunału. No oczywiście ten wyrok był przewidywalny, wiadomo może jaki on będzie. Nie chciałbym się wdawać w dysputę prawniczą, bo nie jestem prawnikiem, ale politycznie wiadomo było, że ten wyrok będzie taki jak jest. Spór stał się sporem politycznym o to, kto tu rządzi, kto wydaje rozkazy, a kto słucha. Polska i Węgry przeciwstawiły się rozkazom płynącym z Brukseli, z Berlina i z Paryża, no i do jakiegoś stopnia z Rzymu również, ale to w mniejszym, dużo mniejszym zakresie. I teraz spór o to się toczy o złamanie woli. Właściwie to jest próba złamania woli tych państw. Nie chodzi o imigrantów. Przepraszam za dosadne określenie. Panów Timmermansa i Junckera nic nie obchodzą nieszczęścia w Syrii. Panią Merkel też. To jest o to chodzi, kto ma władzę w Europie. Kto ma prawo wydawania rozkazów, a kto ma prawo słuchać. Jakie będą tego konsekwencje? Mogą być bardzo smutne, dlatego że spór stał się sporem ambicjonalnym też.